Białej Podlaskiej. Białej Podlaskiej. Ile masz lat? 14. 14. Od ilu lat wędrujesz? Odkąd pamiętam? Odkąd pamiętasz? 6 lat? 7? Brawo. Posłuchaj, w ręku trzymasz, co to jest? Puchar. Puchar za pierwsze miejsce. Za pierwsze miejsce. To jest tak, pierwsze miejsce, wędkarski Dzień Dziecka, kół PZW Wola i SAS, no i Terebela, 11 czerwca 2023. No dobra, co żeś złowił? Bardzo dużo leszczy, jednego karasia. Jaka to waga łączna była? 2,5 kilo. Brawo, ile czasu? Łowienie było z 2,5 godziny. Co lubisz w tym sporcie? Bo to sport przecież. To jest takie wyjątkowego. Zawsze, kiedy wędka jest w wodzie, to zawsze muszę coś złowić. To takie wyzwania sobie wystawiasz? Tak. Nie wracasz bez jakiejkolwiek ryby? Mhm. Dlaczego warto wziąć tą wędkę, siąść nad wodę? Co jest w tym takiego pięknego? No to jest taka magia wędkowania. Magia wędkowania, świetne. Co jeszcze może być? Spędzanie wolnego czasu? Tak. Bardzo miła atmosfera ludzi. Oraz, no, po prostu lubię ten sport i... Nie wiem, co więcej. Jakaś może drobna porada dla tych, którzy być może chcieliby zacząć? Od czego zacząć właściwie? No, polecam najpierw łowić na bata i pooglądać jakieś tam porady na internecie. Raz, no, mieć cierpliwość. To jest ważne, prawda? Tak, cierpliwość jest bardzo ważna. Nie przejmować się, jak się nic nie złapie. A jeśli raz, drugi, trzeci, piąty nic nie złapie, nadal jeździć? Tak, nie poddawać się. Jak oceniasz zbiornik Terebeli? No to jest naprawdę bardzo dobry zbiornik. Dużo ryb, łatwo się łowi, nawet dobre stanowiska są wykoszone często, posprzątane. Co otrzymał jako nagrodę oprócz tego pucharu? Co było jeszcze nagrodą? Dostałem taką torbę, medal jeszcze i torbę. Tam jest siatka, jakiś do koszyka na feder, przynęty, do zanęty, naklejki. Znaczy jeszcze nie zobaczyłem dokładniej zawartości tej torby, ale naprawdę bardzo dobre rzeczy. Gratulujemy Ci tego pierwszego miejsca. No to tato pewnie dumny. Dzisiaj złowiłeś 2,5 kg ryb, a taki rekord swój. To pewnie to. To pewnie... Dobrze, dobrze. Gratulujemy. Dziękuję za rozmowę. Też dziękuję. Gdzie Was panowie spotykam? Na zbiorniku Terebela 1. Na zawodach z okazji Dnia Dziecka. Które zostały zorganizowane w dwóch grupach wiekowych do 12 roku życia i powyżej 12 roku życia. Dokładnie tak. Te zawody dla dzieciaków w tym wędkowaniu to już któryś z kolei? Nasze wspólne pierwszy raz. Tak. A oczywiście Koło Wola organizowała takie imprezy już wcześniej. No praktycznie co roku, ale teraz w podwojonej mocy, w podwójnym składzie, także... Ale widać, że zainteresowanie jest. No tak. Ubolewamy nad jednym faktem, gdyż chciało się zgłosić dużo więcej osób, ale lista została już zamknięta. Nie przygotowywaliśmy się na taką ilość. Nie spodziewaliśmy. No ale jak oceniacie te zawody? To trzeba się dzieci pytać, to ale po ich minach chyba widać, że chyba było są zadowolone, tak. Rekordy? Wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o rekordy, bo każde dziecko tutaj jest wygranym u nas, tak? Ale nie powiem, w tych dwóch grupach wiekowych były jakieś rekordy. Były jakieś rekordy, bo dzieci łapały prawie do 3 kg ryby, tak? To już jest spora sztuka. Fenomenalnie. Co prawda, mówię, to było w grupie wiekowej do 12 lat, z takim wynikiem tutaj. No to w młodszej też 2,5 kg, tak? To jest w starszej grupie. Aha, to starsze. Wymieńcie trzy pierwsze miejsca. W grupie wiekowej do 12 roku życia pierwsze miejsce zajął Oskar Piskorski, drugie miejsce Sebastian Jarosiewicz i trzecie miejsce Kuba Marczuk. W pozostałej grupie wiekowej, czyli powyżej 12 roku życia, pierwsze miejsce Dominik Parafiniuk, drugie miejsce Iga Juśko i trzecie miejsce Maciej Adamczuk. Dziewczyny też tu wędkują. Jakże się przygotowaliście do tego dzisiejszego wydarzenia? Bo widzę, że jest dużo takich niespodzianek i rzeczywiście dopracowane jest to w szczegółach. Zawodnicy dostali co? Od tego zacznijmy. Nagrody medal, od sponsorów, to jest pierwsza sprawa. Medale. Tak. Medale i puchary ufundowane przez nasze koła. No i reszta rzeczy pozyskane od sponsorów, czyli od firmy Jackson, Robinson, Dragon oraz... Któż tam jeszcze był? Tu jeszcze o lodach możesz wspomnieć od naszego kolegi. Pizza to wspólnie zakupiona przez koła, także... Ale bardzo fajnie tutaj gest ze strony naszego kolegi, no było trochę lepsze słońce, trochę cieplej.
No to cóż zrobił? Wsiadł w samochód i pojechał po lody dla dzieciaków. Podziękowania też należą się kolegom za pomoc w przygotowaniu stanowisk na zawody, no bo trzeba było trochę wykosić i poprawić, także to też wielkie najważniejsze, dzięki. Najważniejsze, że jest dobra zabawa, tak? Uśmiechy są na twarzach, widać, że już się pytają o przyszły rok, tak? Tak. Czy to będzie, tak? No może zobaczymy. Teści nawet na 1 września. Ja to bym nawet szkoły i za tydzień zrobił. Dokładnie. Słuchajcie, powiedzcie mi trochę, co było w tych torebkach papierowych, to co było losowane, bo dla laika to jest jednak no, nieznane rzeczy są. Na pewno była siatka? Na pewno była siatka, na pewno były żyłki, na pewno były zestawy do batów, czyli spławik i innego typu tam akcesoria. Czapki, miarki, czapki, wypychacze, no te miarki, żyłki, haczyki. Tak. Dwumetrowe miarki, dobrze, super. No takie ryby tylko łowimy. Panowie, gratuluję imprezy i wydarzenia. No chyba myślę, że takich wędkarzy jak wy i te dzieciaki są szczęśliwe.